Wygląda na to, że wszystkie kobiety Pakistanu naraz wyszły na ulicę. I od razu się zrobił porządek. Ojeny, to były emocje. Nie ma innej drogi stąd. To znowu mamy anioła stróża. I ten jeden z tych policjantów. To i róż, odkrywamy nowe smaki. Widzisz, tak jak mówiłam, następny patrol i heja. Jedziemy, ale nie tak jak umówiliśmy się do sklepu, bo wyjeżdżamy właśnie z miasta. Tak więc po prostu w ciulki lecą. Pewnie wywożą nas do patrolu, który czeka na nas za miastem, bo oni tak sobie przekazują jak tam i po prostu, wiecie, wypchnąć. I będą nas zbywać, że tam z tamtymi kupimy. A tam już potem nie ma żadnego dużego miasta. Na szczęście ja mam mapę i widzę właśnie, gdzie jedziemy. Właśnie tylko w jednej apce nam działa mapa, a nawet normalna mapa Google Apps nam nic nie działa, nie mamy sygnału. I co? Musimy prosto, ty jedź prosto. Druga prowadzi. Spokojnie, spokojnie, chłopie, nie denerwuj się. A nam się robi jeszcze wolniej, bo tam są takie dziury w drodze, tam tu, trzymaj się prawej, trzymaj się prawej. Bo tutaj jest rynsztok po lewej. Trzymaj się prawej jak najbardziej. Prawej też są. No, ale mniejsze. Takie same. No i teraz w lewo. Fiu. Ojeny, to były emocje. Nie ma innej drogi stąd? No, teraz już nie ma innej drogi. Tylko możemy jechać do przodu.
zarąbiście. Wyjechaliśmy na tą wieżę zegarową, gdzie byliśmy wczoraj. Tutaj nie ma policji, to jest miejsce, ale do zaparkowania. No, to dawaj, parkuj tam i będziemy szukać. To jest wcześnie rano, to może no, tego nie ma trochę. Jest w miarę wcześnie. Zaraz zobaczymy, czy ten sklep jest dzisiaj otwarty, bo tam coś mam wątpliwości. Wyjechaliśmy tutaj do centrum. Niedźwiedź poszedł sprawdzić, czy uda się kupić tą kartę. Nawet jak się uda, to raczej dzisiaj nie będziemy mieli internetu, bo to zajmuje co najmniej 24 godziny, żeby się karta uruchomiła. Musiałam się tutaj zabarykadować, powiem wam szczerze, że super właśnie jak jednakże mamy... Afry się denerwuje. Ona bardzo nie lubi, jak ludzie pukają. A oni tutaj pukają. Osoby żebrające i są to matki z dziećmi i wiecie co, no serce się kraje. Jedna kobieta, ja ją poznaję, bo widziałam ją tutaj wczoraj i była z takim dzieciątkiem na ręku, że ja miałam wątpliwości, czy to dziecko w ogóle jeszcze żyje, bo po prostu się przelewało jej przez ramiona. Ale dzisiaj widzę, jest ta sama kobieta z tym samym dzieciątkiem i po prostu ona była tak strasznie zmęczona, że spało. Cichu, cichu, cichu. No nie denerwuj się, no chcą popatrzeć, niech se patrzy. Cichu, cichu. Muszę jej chyba uszyć takie jak sokołowi, takie klapki na oczy, żeby nie widziała. Masakra. O matko moja. Te niektóre dzieciaczki takie są brudne, włoski niepoczesane. Straszne. To nie jest przyjemne. Fajnie przez moment, ale przyszło dwóch policjantów i po prostu rozgoniło całe towarzystwo. Afry się uspokoiła. Bo wiecie, no mogą się oglądać, nie ma problemu, ale kurczę, jak już pukają, wiecie, w samochód ze wszystkich stron i się domagają, żeby otworzyć szybę, bo oni widzą, mimo że ja mam tu pozasłaniane, ale słońce mocno teraz przebija, więc widać, czy ktoś siedzi w środku, a jak tak zrobisz, no to widzisz, że ktoś jest w środku. No to wiecie, no to kurczę, halo, robiło się mało ciekawie. Powiem szczerze, że wczoraj właśnie chwilę siedziałam, ale wtedy stał tutaj koło nas ten samochód policji, ja byłam w samochodzie. No to nie było takiej sytuacji, jednak oni mają dużego stracha przed policją, bo tutaj policja się nie patyczkuje. A odnośnie patyków właśnie, żeśmy zauważyli, jak tam byliśmy, że rano przychodzili policjanci odebrać sprzęt do pracy, w postaci kasku i takiego kija bambusowego. I oczywiście wczoraj mi to zmroziło krew w żyłach i sobie myślę, Boże, co oni pałkują ludzi tymi kijami? Ale powiem wam szczerze, po tym jak tutaj przed chwilą było tak nieprzyjemnie i policjanci tymi gwizdkami gwizdali, oni sobie nic nie robili. I ten jeden z tych policjantów dopiero zaczął tak, no już odpychać, żeby nie powiedzieć szarpać tych niektórych nachalnych i to dopiero zaskutkowało, więc co kraj to obyczaj.
przyjechało więcej policjantów i tych dwóch nowych policjantów są z bronią. I od razu się zrobił porządek. Aha, przywiózł go właśnie tutaj na motorze niedźwiedzia przywiózł. Ah, it's one way for cars. Okay. Tam jest head office, przejeżdżaliśmy koło niego. No, już jakieś pały jadą. Mm-hmm. Nie no, myślę, wydaje właśnie, że policja... O to im chodziło, że it's not safe, żeby turysta nie miał takich właśnie... No, że cię zaraz obejdą, będą żebrać. No. I powiem ci, że jak my żeśmy byli wczoraj razem, to nie było tak, a jak ja zostałam sama i oni, mimo że się pozasłaniałam, to oni widzieli, że jestem sama. I naprawdę to był praktycznie atak na ten samochód. Tak. Pukali, wiesz, szyby, psy wścieklizny dostawały. No tak jest. No, tak. Chyba musisz wycofać. No jednak, no to kurwa, to czemu mnie? Czekaj, Bela. Tak, myśl, tak mi się dawało, że on taki ubrany, kurwa, przyszedł, mówię, to kurwa, szkliniarz jest. Tak, tak, przyjechali na motorku, bo wiadomo, że oni się wszyscy informują. Tak, no przecież to jest. Bo tych dwóch tutaj takich jakby tych traffic wardens, tych co pilnują ruchu ulicznego, to oni próbowali odgonić tych ludzi, ale oni nie dawali rady. Co? No, tak. Ten jeden w białych spodniach. Nie dawali rady? Nie. Na policji ludzie bardziej słuchają, nie? Boją się. No bo ci mają gany. Tu ci to nas wieźli? Tak, tu ci to nas wieźli. My to jak w jakimś filmie, ty. Film akcji. Film akcji mamy. A to o to chodzi, że tu jest bida z nędzą i cię kurwa obejdą i będą cię nie dać lękać, rady, lękać po prostu. Tak jak w Indiach, no, że aż cię kurwa oblezie 20 żebraków i jesteś w dupie, no. No i naprawdę ciężko się odgonić. Przyjechaliśmy teraz do biura głównego, headquarters, bo chodzi o to, że tutaj nie wystarczy kupić kartę SIM. Trzeba też zrobić odcisk palca i po prostu nie każdy punkt sprzedający kartę SIM może ten odcisk palca zrobić, a bez tego karta nie będzie działać, no. A my potrzebujemy, kurczę, niedźwiedź pogubi wszystkich swoich uczniów, którzy cierpliwie czekają na lekcje. Ja mam zablokowaną kartę, bo nie przeszła jakaś płatność i trzeba było potwierdzić w aplikacji, a że nie działał mi internet, to dostałam tylko takie powiadomienie, że potwierdź w aplikacji i dupa, nie zrobiłam tego na czas, więc mi zablokowali. No, to znowu mamy anioła stróża, aniołów stróżów powinnam powiedzieć, dwóch. Jeden anioł stróż poszedł z niedźwiedziem tam do biura głównego, a drugi anioł stróż mnie tutaj pilnuje. Ale muszę wam powiedzieć... No, co mi kupiłeś? Żeby cię utuczyć. Żeby czekaj, pies. Utuczyć? Czekaj, mam coś. Jedno, ale pachnie. Za 150 rupii. Czekaj, ten jest... Wow. Ten jest... Co i rusz odkrywamy nowe smaki. Tutaj zobaczcie. Jest usmażone jajko, taki omlet i placek, nie? I to trzeba sobie zrobić z tego taką kanapkę. Zaraz sobie zrobię. Pachnie wybornie. Jak widzicie, nie brakuje oleju, ale
sprytnie pakują w gazetę i ta gazeta sporo tego oleju wciągnie. No, tak więc to moje drugie śniadanie. Na pierwsze miałam sałatkę owocową. Też z placuszkiem, bo się nie mogłam powstrzymać. Dostałam herbatkę w takim ładnym kubeczku z różyczką. Co, Bela? Zaraz przyjdzie, tak? Muszę wam powiedzieć, że co jak co, ale herbatę robią doskonałą. I to jest herbata z mlekiem, ale jak dla mnie to jest mleko z herbatą. To nie jest herbata, do której jest dodano trochę mleka. To jest po prostu mleko, które gotują z herbatą i dodają do tego dużą ilość cukru. Naprawdę dobra. No możemy szaleć. Mamy 200 giga. 8 tysięcy to jest ile to jest? 8 tysięcy, 8 razy $25. Za $25. No? No, postawiliśmy na swoim. Czy pojedziemy do sklepu? Już jesteśmy na tym moście, to zaraz wyjedziemy. O, to jest ta uliczka, w którą byśmy wjeżdżali, tu po lewo była. Nie wiem, ale wygląda na to, że wszystkie kobiety Pakistanu naraz wyszły na ulicę. Rewolucja. O, już skończyła się ta pielgrzymka piesza. Dobrze. Dojechaliśmy do... A, wymieniam się, tylko auto zostawiają. O, to dziwne, to inaczej. Zmieniają się policjanci, samochód zostaje. Ale się cieszą. Ten po lewej stronie ma taką zadowoloną minę. Thank you. Prawda jest taka, że byliśmy trochę niegrzecznymi turystami i oni na pewno bardzo się denerwowali, jak my żeśmy się gubili po drodze. Myśmy się nie zgubili. No, ale myśmy nic. Myśmy uciekli. To. Dobra, jedziemy. Wow, zajechaliśmy tutaj na taką stację z prawdziwego zdarzenia, na której doświadczyłam najczystszej toalety w Pakistanie. Sofa. Normalnie to było niebywałe, przyjemne doświadczenie i udało się nam zapłacić kartą, co też jest wielki sukces. Policjant właśnie powiedział, że jesteśmy wolni.
możemy uwierzyć, czy to prawda. Tutaj jest płatna autostrada. I się zapytaj. Multan, spytaj się Multan. Multan? Idź. Tutaj zaraz kawałek dalej, nie za tym drzewkiem, za tym następnym drzewem. Tam? Mhm. Tak jak między tymi małymi drzewkami, tak delikatnie, żeby nie zniszczyć nikomu. O, tu, zobacz. Stój. O. I wtedy tam możemy po środku między tymi drzewkami stanąć, tam gdzie są te malutkie. To akurat rozłożymy namiot, że nic nikomu nie zniszczymy, a będziemy tak trochę mieli wolnego miejsca, piesy będą mogły sobie biegać, nie? Popatrz. Gdzie? Tu? No tu, no tak po środku. Tak zaraz zobaczymy, jak nam się otwiera klapa, żeby być dokładnie po środku. Poczekaj, bo tam już nierówno jest. Rawal Pindi to co? Loko. Lokalne piwo. W podarkach niedźwiedź dostał na komendzie piwo. Nie, bo pytał kurwa dwa dni. Już chyba ciebie chcieli uciszyć, dlatego ci dali. Napój bogów. O, luksuj. O, Bela, patrz. Browar, leją. Bela. Nasze piesy też przyszły na piwo. Browar. Tak więc jak nie wiesz, gdzie kupić piwo w Pakistanie, to trzeba się pytać zawsze na posterunku policji. Bela. No do siup. Bardzo dobre, powiedziałabym, że normalne. Smakuje po prostu jak piwo. I sok malinowy z Polski jeszcze. Wiecie co? Piwo faktycznie jest miejscowe. Rawal Pindi to jest zaraz obok Islamabadu. Ale mam jeszcze jedną puszkę. Kto zbierał puszki? Mi się zaraz tak przypomniało, że normalnie takie cenne, bo ta puszka też ma swoją historię. To piwo nie dostaliśmy w prezencie, tylko kupiliśmy na tej komendzie, gdzie spaliśmy u tego komendanta. Już nie pamiętam, który to był nocleg po drodze, co żeśmy spali w takim w miarę czystym miejscu i on tak zaprosił nas do siebie do domu i tak dalej, i tak dalej. I niedźwiedź zażartował, a gdzie piwo? Masz piwo? I on wysłał jednego swojego człowieka po piwo, mówi, chcesz piwo? Kupimy ci piwo. I wysłał jednego człowieka. Takie piwo tutaj kosztuje około 10 zł. Tak więc nie jest jakieś nie wiadomo jak drogie. No może nie super tanie, ale też nie super drogo. Jakby na pakistańskie ceny to jest bardzo drogo. Tak więc dla miejscowych ludzi to jest bardzo drogo. A jak my przeliczymy, to dla nas nie jest drogo. My tam strasznie nie jesteśmy piwuszami, ale tak z ciekawości chcieliśmy spróbować. I teraz wiecie co? Aż żal wyrzucić te puszki, bo one mają wartość sentymentalną. I tak mi się zaraz przypomniało, jak kiedyś za komuny, kto pamięta, jak w domach miało się takie kolekcje, z reguły gdzieś na szafie stały takie puszki, bo to były takie relikty takiego zachodniego świata. U nas tego nie było, nie było puszkowanych napojów i zbierało się te puszki, bo albo ktoś był gdzieś na wycieczce, albo dostał w prezencie.
I ja tak, taki sam sentyment teraz mam do tych puszek, choć chyba jednak nie będę zabierać ich ze sobą. Kto z Was miał taką kolekcję puszek? Napiszcie w komentarzach. Poszły! Tylko słychać, jak liście szeleszczą. No. Powiem, że zastanawialiśmy się, czy spać na tamtej stacji. Co robimy? O nie, ja tam wolę w krzakach. Mamy wodę, możemy się wykąpać. Możemy też ewentualnie się teraz tu wykąpać, a pojechać spać w krzaki. Czy możesz się wykąpać i jechać. No chcesz tu spać między tymi tirami? Psów nie puścisz, nie ma mowy. Ta opcja tego prysznica. Ten prysznic kosztował tam 200 rupii, czyli około 4 zł. Tak więc tyle co nic, prawda? Ale my nie potrzebujemy prysznica, jakby dlatego nie chcieliśmy tam zostać na noc, bo no to jest ogrodzony teren, tak jak u nas takie stacje przy autostradach, no to dla nas żadna atrakcja. Aczkolwiek jak ktoś podróżuje na motocyklu czy na rowerze, no to super, że chociaż w niektórych miejscach są takie miejsca, gdzie można się wykąpać i fajnie sobie przenocować. A my zjechaliśmy z autostrady, jesteśmy bardzo blisko, bo tu... niestety jest ta autostrada, ale ona nie jest taka ruchliwa. Jest tam parę samochodów i zaraz pewnie przestaną jeździć. Natomiast widzieliśmy właśnie jadąc tamtędy takie fajne zagajniki i bardzo chcieliśmy się zatrzymać. Mamy nadzieję, że policja nas tu nie odwiedzi i nie powie, że not safe i trzeba jechać na policję spać. Bardzo potrzebujemy odpoczynku, spania po prostu w naturze. Nawet jak blisko cywilizacji. Pieski już tu ganiają sobie. No, a my złapiemy oddech. I działa internet, tak więc po prostu siadamy do telefonów i trzeba ugasić wszystkie pożary. Byli normalnie w jakimś filmie sensacyjnym, zabili go i uciekł, i po prostu ucieczka przed policją i ściganki. O matko, w życiu żeśmy się nie nastawiali na takie atrakcje w Pakistanie. No ale cóż, trzeba brać życie jak leci. Szusz, kurwa, ale dziura bez dna. Dobrze, że zauważyłeś. Ta jedna kobieta z dzieckiem na ręku, ja ją widziałam w dzień poprzedni i po prostu ja myślałam wczoraj, że nie, to przedwczoraj było, że to dziecko po prostu już jest martwe, bo po prostu ono tak tam przez te ręce się przelewało, ale ono po prostu takie zmęczone było i ona ma więcej tych dzieci,
Tutaj widziałam dzisiaj, bo przedwczoraj wtedy widziałam jeszcze takiego jednego chłopaczka, a teraz tam był jeszcze taki jeden chłopaczek. No straszne takie życie, wiesz, szkoda, że ci ludzie są, no wiecie, nie mają przyszłości, prawda, te dzieci nie chodzą do szkoły i jak ich życie będzie w przyszłości wyglądało, jakie są ich szanse, żeby jakby przełamać to koło, nie, ten cykl, żeby oni mieli lepiej niż rodzice, a może być też tak i bywa tutaj często, że na przykład kobieta, jeśli straci męża, a zostanie wdową, to jest zupełnie bez niczego, bo mąż zapewnia tej rodzinie po prostu byt. Albo jak się mężczyzna rozchoruje i nie może już pracować. No więc trzeba zawsze pamiętać, że to żebractwo w takich krajach jak tutaj, ja zawsze się przyglądam, kto żebra, w innych krajach też. Jak ktoś jest upośledzony, bardzo chory, bo my bardzo często dajemy pieniądze. Ale jak widzę młodych ludzi, wiecie, takich, którzy mogą iść do pracy, to nigdy nie dajemy.